Cześć, witajcie. Można powiedzieć, że Chorwacja jest nam już doskonale znana, że wszyscy już byli wszędzie i wszystko widzieli, że nic się nie zmienia. Zmienia się w Chorwacji cały czas, powstają nowe mariny, powstają też nowe miejsca z bojami. I o takim nowym miejscu, które jest od zeszłego roku, chciałem wam dzisiaj pokazać film. To miejsce z bojami jest zlokalizowane przy wyspie Logorum, niezamieszkałej, która jest na południu od miejscowości Trybuni i na wysokości mniej więcej Wodzic. Miejsce bardzo często uczęszczane, często w Marinie Trybuni i w Marinie Miejskiej Trybuni i Wodzicach, i w Marinie Miejskiej Wodzicach nie ma miejsc, a z drugiej strony są też ludzie, którzy chcą stanąć jakby troszkę wyizolowani od wielkiego tłumu, które są w tych miasteczkach dość turystycznych w sezonie. I te boje są zlokalizowane na tyle blisko, że można podpłynąć tam pontonem z takiej boi i ewentualnie zrobić jakieś zakupy, a jednocześnie dają taką jakby namiastkę pewną, według mnie, intymności. Zobaczmy sobie, gdzie to jest. Tu mamy Logorum, wyspa niezamieszkała. Popatrzmy sobie, jak to wygląda w stosunku do innych miejscowości. Tu jest Przyźluka, Tijat, Trybuń, Marina Wodice. Tak to wygląda. Od strony wschodniej jest duże, duże, potężne wypłycenie. Boje są umieszczone właśnie w tym miejscu na głębokości około 5 metrów. Muszę wam powiedzieć, że to miejsce daje osłonę przed wiatrem południowo-zachodnim, pod takim jugo, może troszkę pod południowym, już od wiatru południowo-wschodniego może być trochę gorzej, tu byłbym ostrożny i na pewno daje też osłonę od wiatru północno-zachodniego. Natomiast nie daje osłony od bory, od północno-wschodniego wiatru i tutaj nie chciałbym stać na tych bojach, kiedy wiatr wieje z północnego wschodu i kiedy spycha mnie na ląd. W przypadku, gdyby coś puściło, czy boja, czy ewentualnie moja lina, nie mam czasu na reakcję. Nie zalecam tego miejsca, żeby stawać podczas bory. Popatrzmy sobie, jak to wygląda na Google Maps. Proszę bardzo, tak to wygląda na Google Maps. To jest to mniej więcej to miejsce. Nie ma tu jeszcze na tych zdjęciach z Google Maps tych boi oznaczonych, sfotografowanych, bo mimo, że one są już od zeszłego roku, no widocznie Google Maps tego rejonu jeszcze nie aktualizował. Jaki jest stan tych boi, jaka jest jakość tych boi? Trudno powiedzieć, bo nie udało nam się stanąć i organoleptycznie przez nurkowanie stwierdzić, jaka jest jakość tego. Natomiast na pewno są to boje dobre, ponieważ jak zobaczycie na filmie, są to boje wystawiane nie przez prywatnego dzierżawcę, ale przez gminę i one mają swój standard, czyli odpowiednią wielkość bloku, łańcuch i linę i myślę, że jeżeli chodzi o to, to one są dość bezpieczne. Zapraszam na film. Podejście do Trybuni Wodnica, wyspa Logorum. Logorum, spróbujemy to pokazać na GPS-ie. Popatrzcie, tu jest Trybuń, a tu jest wyspa Logorum. I popatrzmy, są wystawione nowe boje. Podpłyniemy bliżej, zobaczymy, jak one wyglądają. Powinno być bojowisko oznaczone bojami specjalnymi, żółtymi. Tak jest w przepisie w Chorwacji. Więc pytanie, tu mam jakieś dwie dziwne bojki, bardziej podobne do boi nurkowych, ale coś na bojach pisze. Zwolnij mocno. Coś na bojach pisze. Jeszcze bliżej. MP8, tak. Bliżej. I zwolnij. Tak jest. Zwolnijmy. MP7. Jest QR kod. Jest QR kod i tam jest, na brzegu jest coś opisane. Zobaczcie.
Kto z was, kto... Anchorage Logo Room. Tak. Czytaj. No, dalej jest miejsce piątka. Ale Anchorage Logo Room może znajdziemy w internecie. Znajdziemy w internecie. No tak, no. It's my boyfriend. Faith not found, słuchajcie. Jeszcze nie działa do końca. Nie działa do końca? No dobrze, no ale, ale jest i można przesumować. Wychodzi na to, że na tym bojowisku można sumować i to chyba bezpłatnie, bo weszliśmy sobie na... O, czekaj, żeby to było dobrze widoczne. Weszliśmy sobie, słuchajcie, tutaj na... Zrobiliśmy zdjęcie kodu QR, ale jak Witek przerzuca się na stronę, to okazuje się, że to jeszcze nie działa. Pytanie jest takie, czyli co, sumujemy za free? Na to wychodzi, bo nie można zapłacić. Całkiem możliwe, że jest to system boi, które dla ochrony dna morskiego są wystawiane w takim specjalnym programie, ale który rzeczywiście jeszcze do końca nie działa. Jeżeli jesteś zainteresowany czarterem jachtu, wypełnij nasz formularz, który znajduje się na stronie internetowej. Tu macie destynację, kraj, którym chcecie żeglować, następnie możecie wybrać region, również daty czarteru z kalendarza, jaki chcecie wyczarterować jacht, czy to będzie jacht żaglowy, katamaran czy motorowy, na ile osób poszukujecie jachtu, ile kabin on ma posiadać, ile toalet. Możecie również wybrać wiek jachtu. Tu w dodatkowych uwagach piszecie wszelkie dodatkowe informacje, które nam bardzo pomogą w wyborze jachtu dla Was, takie jak rodzaj grota, czy choćby to, czy akceptujecie jacht z dwoma płetwami sterowymi. Na końcu wypełnijcie pole moje dane, zaznaczcie, że wyrażacie zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wyślijcie formularz. Oczywiście zawsze możecie napisać do nas zapytanie na adres biuro@bryk.pl. Serdecznie zapraszam. We'll be right back.